4 czerwca wspominamy błogosławionego Józefa Marię Gransirera, męczennika. Józef Maria urodził się 27 kwietnia 1945 roku w Barcelonie w Hiszpanii. Już od młodości pragnął być misjonarzem, dlatego też wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Najświętszego Serca w Barcelonie. Po odpowiedniej formacji święcenie kapłańskie przyjął 9 czerwca 1972 roku. 3 lata później wyjechał do pracy misyjnej w Gwatemali, nękanej wtedy wojną domową. Pracował w 3 parafiach. Robił to z wielkim oddaniem i w trudnych warunkach. Pracę utrudniała mu zmienna pogoda, brak dróg dojazdowych do wiosek należących do parafii, rozrzuconych po niedostępnych terenach, inna kultura i nieznany język, a najbardziej utrudniała pracę mu niestabilna sytuacja polityczna, która tak naprawdę graniczyła z ludobójstwem. Józef Maria stawał w obronie najuboższych i prześladowanych. Nawet jeżeli nie mógł zmienić ich położenia, to był z nimi, modlił się za nich i pocieszał. Ludzie cenili to sobie, ale dla władz wojskowych stał się bardzo niewygodny. Wielokrotnie był inwigilowany. 4 czerwca 1980 roku Józef wracał konno z jednej z wiosek należących do parafii, w której odprawiał mszę świętą. Wraz z nim jechał jego zakrystianin, Domingo del Barrio. Oboje wpadli w zasadzkę. Zatrzymał ich patrol wojskowy szwadronów śmierci. Oddano do nich strzały. Oboje zginęli. Ksiądz Józef miał wtedy 35 lat. Po egzekucji do ich plecaków włożono kompromitujące ich ulotki. Mimo trwającej godziny policyjnej i bardzo niebezpiecznej sytuacji politycznej, ludzie szybko przekazali sobie wiadomość o śmierci proboszcza i spontanicznie gromadzili się na modlitwie. Józef Maria został beatyfikowany wraz z innymi męczennikami z Gwatemali 23 kwietnia 2021 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, napełnij nasze serca radością w pełen dzień chwały błogosławionego męczennika Józefa Marię i jego towarzyszy, którzy dzięki Twojej łasce wyznawali wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna i za tę wiarę przelali krew swoją. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.